Cześć, witam Was bardzo serdecznie w czwartym sezonie kariery Puszczą Niepołomice. Jak widzicie, jesteśmy w liście życzeń globalnej sieci transferowej. Zapytacie dlaczego? Otóż temat jest bardzo prosty. Chcę wzmocnić naszą drużynę. Pierwszym wzmocnieniem, które chcielibyśmy tutaj zadeklarować, będzie napastnik, którego wyciągnąłem w zasadzie, nie mam pojęcia jakim cudem, na wolnym transferze. No, myślę, że takiego Bartosza Białka, który jest tym młodziutkim polskim napastnikiem, nie ściągnąć z wolnego transferu, to byłby grzech. Także bezpośrednio tutaj do nas dołącza od razu. No byłoby to głupotą, gdybym ja go nie ściągnął. Tym bardziej, że on będzie naprawdę ważną rolę tutaj pełnił. Sprzedamy i tego Zekiriego, i tego Quaisona, żeby on był jakby takim podstawowym drugim napastnikiem, no i dodamy sobie tutaj jeszcze jednego środkowego pomocnika, który będzie miał podobny overall co Jakub Serafin. Fajnie, że Filip się tutaj zgadza na taką rolę rotacyjnego zawodnika. Odrzucimy tutaj klauzulę odstępnego, no i dajemy 7,5 koła. I Filip Jagiełło, może nie najlepszy zawodnik, ale myślę, że jakością na pewno będzie dorównywał naszym zawodnikom z tego podstawowego składu. Nie przewyższał, ale dorównywał. Trafia do nas wolnego transferu. No i ostatni zawodnik, którego bardzo, ale to bardzo chciałbym kupić, to jest Szymon Żurkowski. Zobaczymy, czy uda się go w ogóle zakupić przez nas. Damy Zekiriego i spróbujemy go wyciągnąć za 8 milionów plus ten Zekiri. Niestety nie są w stanie nam tego zawodnika sprzedać, ale ja tu mam jeszcze taki jeden pomysł. Bo nie stać go na razie na niego nas po prostu. Aczkolwiek ja bym bardzo chciał się pozbyć dwóch zawodników. Mianowicie tego Zekiriego i Quaisona. No, wygląda to naprawdę elegancko. No i widzę, że tutaj kontrakty są naprawdę zaniżone. Dlatego trzeba będzie im wszystkim tutaj poprzedłużać te kontrakty. Elegancko. Ok. Dobra, jeżeli chcesz odejść, no to droga wolna. Ja się nie będę zatrzymywał. Że tak nie lubię tych klauzul kontraktu. Ciebie też wystawiamy na sprzedaż. Ciebie damy na wypożyczenie. Ciebie też damy na wypożyczenie i lecimy przedłużenie. Ciebie dajemy na listę transferową i ciebie dajemy do wypożyczeń. No, myślę, że ten odcinek będzie taki typowo bardzo mocno skupiający się na tym rozwoju naszych zawodników i tym, kogo byśmy chcieli ściągnąć do naszej drużyny. Tak widzieliście, ściągnąłem jednego z bramkarzy, że to jest bardzo istotny aspekt dla nas w tym momencie. I co jeszcze? Co jeszcze? Trzeba na pewno sobie plan treningowy ustawić. Widzę, że nasza podstawka ma ten plan w miarę przemyślany. Bartosz i Filip odpowiednio, ten plan zostanie zmodyfikowany. No i wpuszczamy ich do podstawowej. Na podstawową ławeczkę. Cyk, 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 cyk. No i myślę, że w tym momencie to mamy taki pełny wachlarz zawodników na każdą pozycję tak naprawdę. No i ten Kowalczyk to będzie nasz rezerwowy bramkarz. Ależ się to dobrze prezentuje. W zasadzie już wszyscy zawodnicy mają overall 70, przynajmniej 72. O, Quaison. Już tutaj jest oferta za niego. Jest oferta wypożyczenia naszych zawodników, jest oferta sprzedaży Krzysztofa Wróblewskiego, ale to się szybciutko się tutaj wszystko wyjaśnia. Dzień meczowy z Górnikiem już, ależ to szybko leci. Dobra, przejdziemy sobie do konferencji meczowej. Ja na razie tego nie będę grał, nie chce mi się. Proszę bardzo, Hood, ten gościu, co wygrał z Leicester City ligę angielską, tutaj gra. No
No, przesymulujemy sobie, nie będę tutaj rozgrywał tego meczu. Pogrom na Roosevelta, aż 4 do 1. A wyglądało to naprawdę nieciekawie w pierwszej połowie. Natomiast Puszcza się przebudziła w tej drugiej połowie, no i nie dała szans drużynie Śląska. Okej. Pawłowski także na wypożyczonko. Wiecie, no jak będzie tak, że będzie potrzeba ich ściągnąć z powrotem, no to ja nawet nie będę się zastanawiał. Ale jeżeli można ich wypożyczyć i dać im szansę rozwoju, no to nie, nie kim bym był, gdybym to odrzucił. Tym bardziej, że mogą się rozwijać gdzieś w jakichś takich zagranicznych klubach. Włochy, Anglia, no to tylko nic, tylko plus dla nich. Frosinone, Calcio tymczasem kupuje Wróblewskiego. Myślę, że to jest transakcja dla obu stron bardzo przyjemna. Robin Quaison także odchodzi od nas. Coś tam postrzelał, ale, no ale wiadomo było, nigdy nie liczyliśmy na to, że to będzie zawodnik na długą metę u nas grający. Poproszę, oferta transferu Krupa. No to ja go sprzedaję. Punjab jakiś tutaj się zgłosił po tego kolegę Felixa Peresa. No, do Utrechtu. No, do Utrechtu byłoby naprawdę przyjemne to przejście. Okej. Meczek z Puszczy z Koroną u siebie. Myślę, że damy tutaj zagrać tym naszym rezerwowym zawodnikom, których ściągnęliśmy do naszego klubu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie można grać cały czas tym podstawowym, podstawową garniturem, o tak to nazwę. I to też chodzi o to, żeby tych zawodników cały czas gdzieś tutaj weryfikować. O, proszę, Jokotka. Oj, na razie. Na razie tyle. Wdowik 2, Białek 2, Struski 1, ale deklasacja 9 bramek w dwóch pierwszych meczach. Co prawda dwie stracone, ale dalej. No, 9-2, bilans bramkowy. Imponujący, imponujący, nie ma co. Sprawdzę, czy na pewno wszyscy zawodnicy od nas mają odpowiednie ustawione plany treningowe, bo wydaje mi się, że Olszewski tutaj coś marudził. Zrobimy mu tak na chwilę. Tych, którzy będą częściej wchodzić tam, o, w taki sposób może. Tyk, elegancko, dobra. Tak szczerze to wolałbym nie awansować do tej Ligi Mistrzów, tylko do jakiejś Ligi Konferencji, no jednak nawet sama Liga Europy już jest wymagająca. Tylko pytanie, jak to się spada z tego? O proszę, z Helsinkami będziemy grali. Ciekawe, czy można to jakoś sprawdzić. O kurde, Crispina mi kupili, a ja tego nie zauważyłem. Fuck, ale przypał. Ale przypał. No to się odwaliło. To się odwaliło. No grubo, grubo. O kurcze. Nie zauważyłem tego. Dałem mu to, ale no nie spodziewałem. Ale jestem teraz zły na siebie. Shit, nielepszy. Bo to by oznaczało, że ja bym musiał kupić jakiegoś środkowego obrońcę. Albo chociaż spróbować. Dobra, spróbujmy tak. Może coś mi się uda kupić na szybko. Znaczy ściągnąć w zasadzie. Coś dobrego. Dobra, spróbujmy najpierw jakiegoś starszego zawodnika. Takiego, wiesz, 30 plus. Ale to wtedy musimy naprawdę jakiegoś takiego
Kozaka wziąć. O, Nastić to był dobry piłkarz. Chociaż nie, to jest ten z Jagiellonii chyba. To nie jest Nastazić, tylko Nastić. No nie ma tutaj nic takiego wow. To gorzej. Castellanos, Bora, Ducouré. O kurczę, ten ziomek miał taki potencjał ogromny i tego nie zrealizował. Szkoda. Ale że ja to przeoczyłem, bo ten gościu może być całkiem dobry. Ten też, ten Willian. Ale to otwiera nam pewną drogę, pewną ścieżkę. Ta sprzedaż Crispina. Bo to otwiera nam ścieżkę do naszego SP. Żurkowskiego. Tak jest. Spróbujemy go ściągnąć. A co? Jak mamy Pitosto, czemu tego nie z tego nie skorzystać? Fantastycznie. 11 milionów wystawione. Myślę, że to jest najwyższy transfer do ekstraklasy. Zawodnik, myślę, że w piku swoich umiejętności. Bardzo lubię go. Myślę, że wpasuje się tutaj w umiejętności piłkarzy. Myślę, że dycha i 100 tysięcy i to jest czy coś glancuś. Fantastycznie. No i Szymon Żurkowski przechodzi do ekipy z Niepołomic. 11 milionów transfer wejściowy. No to wiecie co, z racji tego, że my mamy tyle pieniędzy, no to ja się tutaj pokuszę o weryfikację dwóch zawodników. Myślę, że tutaj Walukiewicz to jest jeden z tych piłkarzy, którzy rozwiną się i spróbujemy, znaczy nie wierzę w to, że to się wydarzy, bo to by była już jakaś abstrakcja. No Kiwior zresztą zarabia jakieś abstrakcyjne pieniądze pewnie w tym momencie, ale spróbujemy ściągnąć któregoś z tych trzech zawodników. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, puszcza, gra sobie ze Śląskiem. Widać, że już na horyzoncie rysuje się mecz z drużyną Helsinek, dlatego wystawimy sobie tutaj delikatnie rezerwowy skład. Wpuścimy tutaj Żurkowskiego, nie będzie grał na tym meczu, ale wpuścimy go, żeby mógł sobie zweryfikować, co tutaj będzie się działo. Może zostanie wpuszczony na ostatnie minuty. No i symulujemy to spotkanie. Remis 1-1, Wdowik z bramką, no trudno. Remis to też jest dobry wynik. I mamy to, oj, 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 eliminację do Ligi Mistrzów. Piękna sprawa. Pierwszy raz rysuje się przed nami ta ikona. O ile wyjdziemy, awansujemy do kolejnej rundy, no to myślę, że któregoś z tych naszych zawodników na pewno będziemy musieli tutaj kupić. Zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o nasz skład. Diallo widać, że tutaj troszeczkę jest podmęczony, ale jak to się nie ma co się dziwić. O kurczę, nie dałem mu odpowiedniego przygotowania taktycznego. Niedobrze. Ale mecz jeszcze nie jest. Próbujemy tutaj dać naszym zawodnikom możliwie jak najwięcej jeszcze przygotowania. Ok. Myślę, że też tym zawodnikom z ławki trzeba będzie dać bardziej zrównoważone nastawienie, jeżeli chodzi o trening, ponieważ będą grali coraz więcej meczy, a to na pewno jest dla nich przyjemne. Co się stało? O, dobra, działa. Ok, ja sobie tutaj, zanim jeszcze przejdziemy, myślę, że to jest też taki transfer, od którego nie uciekniemy. Zaproponuje mi 1 900 000. Ło, proszę.
Zgodzili się bez większego problemu. Ariel Mosur, no to taki jako rezerwowy. Dobra, dam ci na razie ważnego, ale tak nie będziesz grał jako ważny. Nasz rezerwowy, to będzie najlepszy nasz rezerwowy obrońca. Dostaniesz czwórkę i 30 tysięcy euro. Fantastycznie, ale dobrze. Ale jest elegancko. No, naprawdę jest dobrze. Przejście do tej puszczy to myślę, że jest najlepsza decyzja, jaką mógł podjąć. No, ale ze względu na to, że mamy tego Arielka, no to ja już się zdecyduję na usunięcie Kraciuna z naszej drużyny. No, naprawdę przyjemnie to wygląda. W zasadzie tak, mamy Eliota, no, Kraciun odejdzie, Diallo to jest drugi, Jokota jest trzeci i Wiktor jest czwartym. No, bo ten Zekiri też od nas odejdzie. No, czterech zawodników spoza Polski. Przyjemnie, przyjemnie, nie ma co. Jeszcze mamy konferencję przedmeczową. No, troszkę dłuższy będzie ten odcinek, ale bardzo, ale to bardzo chcę zagrać chociaż ten jeden mecz eliminacji do Ligi Mistrzów. Zobaczymy, zobaczymy, czy puszczenie po Omice jest gotowa. Myślę, że nie powinno być z tym problemu. Tak przynajmniej przypuszczam. No, te Helsinki wcale nie są jakoś niesamowicie dobrze. Dobra, co więcej, wydaje mi się, że oni są na poziomie gdzieś takiej Jagiellonii, więc myślę, że bez problemu powinniśmy sobie dać tu radę. Czy gramy takim składem podstawowym? Myślę, że nie. Myślę, że w podstawowym składzie wyjdzie od pierwszej minuty Ariel Mosur. Damy mu szansę. I myślę, że to tyle. Tak. Na razie tyle. Widok taktyczny. No i ja odkładam pada. I przygotujmy się na te emocje. Zobaczcie, gdzie w ogóle gramy pierwszy mecz? Czy gramy ten pierwszy mecz u nas, czy chyba u nas? Jednak nie. Jednak mecz. Jednak mecz w Helsinkach. No, to nawet lepiej. Bo im dalej w las, tym będzie zimniej. Także myślę, że warto teraz rozegrać te spotkania. Stojpin. Hamalainen. Rogić. Meriluoto. Rogić. Hamalainen. No na razie, na razie. Helsinki dość mocno przycisknęły. O, debiut zawodnika. Szymon Żurkowski. Myślę, że jeden z takich ciekawszych zawodników, który dołączył w tym roku do Puszczy. Niesamowite jest to, że odszedł ten Kryspin Szcześniak. No, tak zrąbałem to, ale z drugiej strony dało nam to możliwość zakupu Żurkowskiego. Też pytanie, czy to nie był lepszy krok. Bo okej, Szcześniak tam overall 75. Z potencjałem nawet do 80. Ale na obronie. A tutaj mamy pomocnika 77. To jest przez kogo 5 punktów overalla. A w obronie w zasadzie straciliśmy 5 punktów, tylko że my możemy kupić zawodnika z takim overallem. Jeszcze dodatkowo. Więc myślę, że tak. Overall, transfer na plus. Ciekawe, że aż 20 milionów zdecydowało się wysunąć za niego Fenerbahce. No naprawdę, pierwsze 30 minut to jest ciągły kontakt z piłką HJ Helsinek. Jestem mocno zdziwiony, że to aż tak wygląda. Myślałem, że troszeczkę będziemy w stanie nacisnąć. Tym bardziej, że nie jesteśmy w stanie w ogóle odebrać im piłki. Dobrze, Kevin Komar ze spokojem łapie tą piłkę. Wreszcie, wreszcie. Wreszcie mamy piłkę. Miejmy nadzieję, że on nie wykopie jej jakoś głupio i nie stracimy jej równie szybko, jak ją odzyskaliśmy. No, na razie tak to wygląda.
Na szczęście Paul Wiktor tutaj fantastycznie się zachował. No i uspokojenie piłki, chociaż Olszewski tam wybiegł strasznie. Żurkowski uspokoił tą grę. Dogrywanie do Wdowika. Wdowik. Ja bym chciał, żeby on uderzył z dystansu. Jokota do Wiktora i niestety nie ma gola. Ojej, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie 1 do 0. Że tutaj HJ Helsinki będą tak cisnąć, a przyjdzie co do czego. No i strzelimy bramkę. No, nie popisał się Paul Wiktor tym wykończeniem na pewno. Z główka. Jeszcze raz coś będzie. Skrzypczak. No, wybijana piłka z linii bramkowej niemalże. Widać, że Helsinki przeważały w tym spotkaniu całą tą pierwszą połowę, natomiast bardziej ciekawą akcję i taką, która mogła skończyć się golem, stworzyła puszczenie po łące. Myślę, że puszcza ma ten mecz na razie w zasięgu. Puścimy na drugą połowę takich zawodników, którzy już są z nami od jakiegoś czasu. Diallo zejdzie. Jeżeli tutaj nic się nie poprawi, no to jeszcze Serafina wciągniemy za Żurkowskiego, być może w tej drugiej połowie. Diallo się pojawił do boisku. Wdowik. Takie dośrodkowanie na alibi. O, i czy będzie z tego gol? Jokota? Tak jest. Pięknie. Wreszcie, wreszcie. Już się obawiałem. No, Wdowik podał do Wiktora. Wiktor tutaj nie trafił. Proszę bardzo, Jokota w ogóle został kapitanem w tym sezonie. Zdecydowałem się, że mimo tego, że to nie jest Polak i że to jest jeden z niewielu Polaków, nie Polaków, ale myślę, że on tą swoją charyzmą i tą wolą walki, którą zawsze pokazuje, zasługuje na miano kapitana. Dlatego, no, tak jak mówię, jest kapitanem. No i pokazał właśnie, dlaczego zasługuje na to miano. Wdowik, super. Pięczek. O, Pięczek to też jest taki jeden z moich ulubionych zawodników w tej drużynie. On tu jest od zawsze. Żurkowski, bardzo ładnie do Walskiego. Walski, super do Wdowika. Wdowik. No, traci piłkę, ale dalej ją ma jednak. Dobra, jest dobrze. Pięczek, 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 Pięczek. No, takie ciekawe rozwiązanie tej sytuacji, ale szanuję, szanuję. Zmiana w drużynie Helsinek. My na razie nie przeprowadzamy żadnych zmian. Dośrodkowanie na Jokotę. Jokota niemalże z bramką. Jeszcze Diallo tutaj wygrał ten pojedynek główkowy. No i Iliew musiał się napracować. Myślę, że to jest czas na zmiany. Paul Wiktor tutaj wejdzie. No i damy szansę Michalskiemu. Aż cztery zmiany w tym meczu. Doprowadzimy do nich. Wdowik. Super, ominął jednego zawodnika. I uderz, uderz z dystansu. No, dawaj, w twoim stylu. Ajajajajaj, niewiele brakło, no. Wdowik z początku zeszłego sezonu strzeliłby tą bramkę. Tymczasem zmiana. Karol Struski schodzi, wchodzi Kacper Michalski, no i wchodzi Bartosz Białek za Pał Wiktora. O tym momencie to mamy chyba jednego zawodnika, dwóch zawodników obcokrajowców na boisku. Ale moglibyśmy złożyć całą drużynę z Polaków. Nie, ona nawet by wyglądała całkiem przyjemnie. Tak naprawdę tylko Jokota i napastnik i Paul Wiktor są regresem, jeżeli chcielibyśmy całą polską drużynę zrobić. Okej, okay, Pięczek tutaj się znowu wciągnął fantastycznie. Białek, Żurkowski, gol w debiucie? Czy on już grał? Chyba nie grał. Na pewno gol w meczu od pierwszej minuty w debiucie. Fantastycznie. Szymon Żurkowski. No to jest to, czego oczekiwałem od tego zawodnika. Że będzie w stanie znaleźć się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Pięknie tutaj Białek wysunął. Akcja naszych dwóch nowych nabytków. 50, 70 minuta, 2 do 0. Naprawdę te eliminacje do Ligi Mistrzów rozpoczynają się naprawdę przyjemnie. Bardzo, bardzo przyjemnie. Tenho, prawie jak techno. Hostika do Hamalainena, Hamalainen do Rogicia. No, myślę, że ten mecz mógłby się już zakończyć dla obu drużyn. Chociaż wiadomo, że Helsinki będą tutaj próbować coś jeszcze ugrać. Ale patrząc na to, jak mocna jest puszczenie po omice, no to myślę, że nie powinni tutaj na zbyt wiele liczyć. Piękne dogranie do Jokoty. Jokota, co zrobi z piłką? Pięknie do Żurkowskiego. Żurkowski do Białka. Białek.
I 3 do 0. Białek z Żurkowskim tutaj robią remontadę. Wszedł Białek i zagrał, zdobył gola i asystę. No, trzeba pochwalić tego naszego polskiego młodego napastnika za kunszt strzelecki. Mamy to 3 do 0. No, myślę, że ten dwumecz już jest wygrany przez zawodników Puszczy. Są w kolejnym etapie. Wygląda to naprawdę przyjemnie. Myślę, że mało drużyn z polskiej ekstraklasy dawało sobie tak świetnie radę w tych kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Zobaczymy, co trafimy w drugiej rundzie, bo to często jest tak, że pierwsza runda jest w miarę łatwa, a potem jak dostaniemy jakieś PSV Eindhoven albo jakiś Ajax, to będzie dopiero ciekawe. Albo jakąś Aston Villę. Ale na razie skupmy się na tym meczu, a w zasadzie skupmy się na jego końcu. Bardzo mi się podoba to, co tutaj zobaczyłem w tym meczu. Mega spokojne rozegranie i ci zawodnicy z ławki wreszcie dają jakiś sygnał do ataku. Jeżeli wam się podoba to i chcecie oglądać dalej te odcinki, bo powiem wam szczerze, że ta kariera na razie idzie bardzo powoli, ale jeżeli chcecie to dalej oglądać, to zostawcie łapkę, bika. No i co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie rozegramy sobie rewanż tego spotkania. Trzymajcie się, cześć!